miało być w Polsce tak dobrze. 100 konkretów na 100 dni rządów, miało nie być podwyżek cen, podatków, a tymczasem mamy zamiast tego 100 kłamstw Donalda Tuska i Tuskodrożyznę. Nie są spełniane obietnice wyborcze, a ceny rosną, ceny paliwa, żywności, nastąpi wkrótce podwyżka VAT-u o 5% na żywność. Zlikwidowano wsparcie dla młodych osób na zakup pierwszego mieszkania i niestety tarcza energetyczna obowiązuje tylko do końca pierwszego półrocza, więc jasno widać, że kiedy odbędą się wybory samorządowe i europarlamentarne, wszystko wróci do tuskowej normy, czyli będzie obowiązywała znów cyniczna zasada, że obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą.